Pod koniec lutego opublikowaliśmy raport za czwarty kwartał. W przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie publikujemy raport roczny. Oczywiście te dane już się nie zmienią. W 2017 roku udało nam się zwiększyć przychody o 30% do 1,5 miliarda dolarów. Zysk netto 50% do prawie 7 milionów dolarów. To kilkudziesięcioprocentowe wzrosty rok do roku. Przypomnę, że rok wcześniej nasz wynik netto wynosił 4,5 miliona dolarów, także ta poprawa jest znaczna. Wynika ona przede wszystkim ze zmian strukturalnych, strategicznych, jeżeli chodzi o portfolio produktowe, a także znacznego wzmocnienia naszej pozycji rynkowej w krajach byłego Związku Radzieckiego. Można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, dlatego że wyniki są lepsze niż pierwotnie przez nas przedstawiona prognoza. Pierwotnie prognozowaliśmy, że przychody osiągną 1,2 do 1,3 miliarda, ostatecznie osiągnęły prawie 1,5 miliarda dolarów obrotu. Wynik netto pierwotnie prognozowany był na 5 do 6 milionów dolarów, ostatecznie stanęło na prawie 7. Także można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Oczywiście wiele pracy przed nami, wiemy też, że jest przestrzeń do dalszego wzrostu, zarówno patrząc na te rynki, na których działamy, jak i na miejsce, gdzie byliśmy kilka lat temu. Przypomnę, że Azbis w najlepszych latach zarabiał grubo ponad 13 milionów dolarów rocznie. Jeżeli chodzi o perspektywy na 2018 rok, no cóż, będziemy publikować prognozę finansową. Nie mogę się do niej jeszcze odnieść, oczywiście trzyma nas tutaj regulacja prawna. Natomiast zwykle te prognozy publikujemy w okolicach raportu rocznego. Sądzę, że podobnie powinno być również w tym roku, przynajmniej takie mamy zamierzenie. Oprócz prognozy przed nami również decyzja co do dywidendy w tym roku. Przypomnę, że polityka dywidendy jest taka, że jeżeli wypracowujemy zysk za dany rok, zawsze się nim dzielimy. Chyba nie było odstępstwa w ciągu ostatnich 30 lat od tej reguły w firmie. Oczywiście musimy poczekać na rekomendację Rady Dyrektorów. Ona będzie wiążącą propozycją dla walnego zgromadzenia. W ubiegłym roku rozwijaliśmy dalej naszą współpracę z firmą Apple, która jest dziś naszym największym dostawcą. Przypomnę, że pracujemy z nią już na ponad 10 rynkach, głównie krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, obszar byłego Związku Radzieckiego. Z istotnych wydarzeń w czwartym kwartale 2017 roku zostaliśmy jedynym dystrybutorem na terenie Ukrainy, co oczywiście sprawia, że mamy nieco lepsze warunki do rozwoju. Chcemy oczywiście współpracę z Apple rozwijać. Drugim ważnym elementem wpływającym na wzrost naszego biznesu w ubiegłym roku, mamy również nadzieję, że w przyszłości, jest zwiększenie sprzedaży rozwiązań dla serwerowni, dla całego biznesu związanego z chmurą. Bardzo ważnym rezultatem zmian w portfolio produktowym rozwoju biznesu w zasadzie we wszystkich regionach naszej działalności była znakomita poprawa przepływów finansowych. Warto powiedzieć, że nasze przepływy z działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosły ponad 40 milionów dolarów na plusie, podczas gdy jeszcze rok wcześniej to było tylko 9 milionów dolarów na plusie, także poprawa o ponad 32 miliony dolarów. Jeżeli spojrzymy głębiej w bilans, spółka w zasadzie nie ma długu na poziomie netto, zakładając, że nie liczymy faktoringu.